Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naukowo.pl. Dzisiaj spotykamy się znowu z fizykiem. Co ja mam z tymi fizykami? Panem doktorem Maciejem Kowalczykiem, młodym w porównaniu ze mną, jeśli mogę tak powiedzieć, człowiekiem, który pracuje w Katedrze Teorii Pola, Układów elektronicznych i optoelektroniki na Wydziale Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej. Zająknęła się sobą, kiedy to mówiłaś. Dzień dobry, panie doktorze. Bardzo dzień miło. Dzień dobry pani i dzień dobry wszystkim. Wszystkim słuchaczom. Tak, ktoś nas tutaj będzie słuchał. Powiem tak, będziemy rozmawiać, bo pan doktor się zgodził z nami spotkać, a bardzo próbowałam go namówić, żeby z nami się spotkał w momencie ogłoszenia Nobli z fizyki, ale wtedy nie mógł, a dlatego się chciałam wtedy z nim spotkać, że robił swój pierwszy staż podoktorancki, pierwszy mam nadzieję, bo taki młody człowiek to chyba 5 nie miał, u tegorocznego noblisty z fizyki, pana Ferenca Krausza, takiego Węgra, który w Niemczech pracuje. Także trochę będziemy też o tym dzisiaj rozmawiać. Ale w sumie najbardziej to chcemy ze sobą porozmawiać, czy ja chcę wypytać pana doktora o laser z impulsami femtosekundowymi, to rozumiem 1000 razy dłuższymi niż te attosekundowe, za które był Nobel, tak, który jest wykorzystywany do badań biomedycznych w diagnostyce raka. No, to lecimy. Tak. Czy ja mogę mówić panie Macieju? Oczywiście. To bardzo dobrze. Będzie mi lżej. Panie Może Macieju. Być nawet Maciek. Nie, no aż tak to będzie jak u Monty Pythona. Potem stracimy 3 minuty tego wywiadu, a ja sobie będę dalej pozwalać. Panie Macieju. Wrocław moje miasto, Odra moja rzeka, Śląsk moja drużyna. Pan obronił doktorat, prawdę mówię, nic nie kłamię, na Politechnice Wrocławskiej. Tak. Ale tu mi pan coś zeznał, zanim zaczęliśmy rozmawiać już w eterze, że się tak wyrażę. Fizycy mówią, że nie ma eteru, ale pan wie, że jest, nie? Więc my w eterze rozmawiamy. Zanim zaczęliśmy rozmawiać, przyznał się pan, że studiował pan fizykę na uniwersytecie, dlatego nie jest pan doktorem inżynierem, jak większość tych doktorów z Politechniki. A potem pracował pan na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Tak. Właśnie z panem Krauszem i to był postdok. Tak jest. To co, zacznijmy od tego magisterium w Warszawie, od tego doktoratu w Wrocławiu? Tak, bo ja chciałem się tutaj odnieść, tak jak pani wspomniała, były nagrody Nobla z fizyki i nagrała pani 2 podcasty, jeden z profesorem Levensteinem, drugi z profesorem Czesławem Radzewiczem i są to dwie naprawdę ważne postacie dla środowiska naukowego w dziedzinie laserów. Czyli dobrałam dobrze rozmówców, ale zostali mi doradzeni. Myślę, że nie mogła dobrać pani ich lepiej. I przyznam, że ponieważ sam nigdy nie brałem udziału w takich rozmowach, to byłem sceptycznie nastawiony do mojego udziału w podcaście, ale jak usłyszałem od pani, że rozmawiała pani z profesorem Radzewiczem i Levensteinem, no to już moje ego nie pozwoliło mi nie dołączyć do tego zacnego grona. I profesora Levensteina pani bardzo dobrze przedstawiła, że jest to człowiek, który rzeczywiście miał gigantyczny wkład w opis teoretyczny zjawisk, za których odkrycie została przyznana Nagroda Nobla z fizyki w tym roku. Ja chciałem tutaj dodać jeszcze taką ciekawostkę o drugim pani rozmówcy, o profesorze Radzewiczu, który jest niezwykle ważną postacią dla polskiej szkoły laserowej i w moim rozumieniu jest takim ojcem polskich laserów femtosekundowych, ponieważ to właśnie on ze swoim doktorantem w roku 1993 uruchomił pierwszy w Polsce laser generujący ultrakrótkie femtosekundowe impulsy. I w tym roku... Ale on uruchomił, czyli on naprawdę jakby zrobił to, co tam, to być może trochę wcześniej, Krausz zrobił w Niemczech, tak? Nie, mówimy teraz o dwóch różnych... Aha, nie o attosekundach, tylko FM, to okej, znowu jesteśmy 1000 razy dłuższy. Więc żeby generować impulsy attosekundowe, to niezbędne jest posiadanie
lasera, który generuje troszkę dłuższe impulsy, femtosekundowe. I to są tak zwane lasery z synchronizacją modów. I pierwszy taki laser w Polsce został uruchomiony właśnie na Uniwersytecie Warszawskim przez profesora Radzewicza i było to dokładnie 30 lat temu, więc obchodzimy w tym roku taką piękną, chociaż może troszkę niezauważoną w środowisku rocznicę. Jesteśmy na Uniwersytecie Warszawskim, jest pan profesor, pan tam robi licencjat, ale rozumiem, że ten laser już wtedy pracuje jakieś no, dobre 7-8 lat, jak pan ten licencjat robi. Bo jak wspomniałem, jest pan człowiekiem dość młodym. Który laser? Bo no ten femtosekundowy, który robi u profesora Radzewicza. No nie, no to on został uruchomiony w 93 roku, więc jak ja robiłem swój licencjat, no to on już pracował. No mówię. Dobre ile? Kilkanaście lat. No to pan jest jeszcze młodszy niż ja. Ośmielałam się podejrzewać, żeby mieć doktorat, postdoc i wracać do ojczyzny. Proszę Mam kontynuować. 34 lata. No dobra. Dobra, czyli... ale to może wróćmy do nauki i do laserów. Więc szczerze mówiąc, mój pierwszy kontakt z grupą profesora Krausa to był właśnie jakieś 10 lat temu, kiedy ja jeszcze byłem studentem. Ja wyjechałem na wymianę akademicką w ramach programu Erasmus do Monachium i tam studiowałem właśnie na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana. Ponieważ już wtedy interesowałem się technologiami laserowymi, zapisałem się na kurs, który tego dotyczył. No i na jednych z zajęć zostałem zapytany, czy nie chciałbym pracować jako taki, powiedzmy, praktykant studencki w tym laboratorium. I przez chwilkę tam pracowałem właśnie w tej grupie profesora Krausa, ale przez bardzo krótki czas i jego akurat nigdy nie spotkałem. Więc, ale te jakieś 10-11 lat temu przez chwilkę już w tej grupie na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana byłem. To ta grupa jest taka duża, że można szefa nie spotkać i trochę tam być? Ta grupa jest bardzo duża, tak. To no grupa, jeżeli już przechodzimy do opisu tego zespołu, tak naprawdę zespół profesora Krausa skupia ludzi, którzy są związani z trzema instytucjami. Pierwsza z tych instytucji to jest Instytut Maxa Plancka Optyki Kwantowej, który położony jest w Garching pod Monachium. Druga instytucja to jest właśnie wspomniany przeze mnie Uniwersytet Ludwika Maksymiliana, który też jest w Garching, kilka budynków dalej. I jest jeszcze trzeci instytut, który powstał kilka lat temu dosłownie, w sumie nie wiem nawet, czy to można nazwać instytutem. Na Węgrzech powstał instytut, który nazywa się Center for Molecular Fingerprinting. I w dalszej części naszej rozmowy powiem o tym instytucie więcej. I ten instytut znajduje się w Budapeszcie. Ale tak jak powiedziałem, dopiero powiedzmy powstaje powolutku. Powstaje powolutku. Tak. I on, jakby ludzie, którzy pracują w tym instytucie, zajmują się tym nowymi badaniami, którymi profesor Kraus się teraz najbardziej chyba interesuje i które troszeczkę odbiegają od tego, za co została przyznana Nagroda Nobla, czyli za impulsy attosekundowe. Znaczy ja panu powiem, że zazwyczaj tak jest, że ponieważ Noble się daje za badania, które zaczynały się na ogół minimum 10, a najczęściej około 20 lat wcześniej jeszcze tego Nobla się przyznaje, to na ogół te laby nadal szefem ich jest ta osoba albo jakimś takim emeritusem powiewającym nad tym labem i po prostu dalej kontynuują jakieś tam rzeczy, ale robią nowe rzeczy, no bo to nie można robić tego, co się robiło 20 lat temu, jak się chce no być jasne, w leadershipie więc, naukowym, nie? Tak, więc no, kończąc tą jakby kwestię opisu tej grupy, to bym powiedział, że w tych trzech instytutach nie umiem podać dokładnej liczby, ale szacowałbym, że mniej więcej między 100, a może nawet 150 osób pracuje. Na pewno kilkudziesięciu naukowców, studentów, doktorantów. Ta liczba, myślę, podchodzi pod 100 na pewno. Więc I lab meetingi się odbywają jak często? Na przykład w tej jednym instytucie, w tym pod no nie, oczywiście, oczywiście w tych instytutach są grupy, podgrupy i tak dalej. Ach, jest jakaś taka, okej, tak, więc to nie jest tak, że to jest jedno ciało, które pracuje nad jedną rzeczą.
tylko raczej, tak jak mówię, no są różne podgrupy, które zajmują się różną tematyką. Więc jakby przechodząc do tego, Tak, jak to zostać w czym pan instalatorem. był? W czym pan był jakoś tak najbardziej? W tym samym, w czym pan był podczas tego stażu studenckiego, czy wybrał sobie Nie, pan nie. potem coś W innego? trakcie stażu studenckiego to ja robiłem tam jakieś mało poważne rzeczy, nawet nie dotknąłem lasera. No tak, to są urządzenia, które łatwo można zepsuć. Więc no, może dobrze, żeby stażyści nie dotykali tak od razu. I co dalej było? Wtedy pan niepoważnie, a potem było już poważnie. Przyjeżdżamy robić doktorat w Stonogu. Nie no, doktorat na Tak, Politechnice. No potem więc przyjeżdżam ja już na doktorat Poznań. zrobiłem we Wrocławiu na Politechnice Wrocławskiej w grupie elektroniki laserowej i światłowodowej, którą kieruje teraz profesor Jarosław Sotor. I tam zajmowałem się budową laserów impulsowych ciała stałego. I po zakończeniu doktoratu chciałem pojechać gdzieś na tego tak zwanego postdoka, czyli staż podoktorski. No i zacząłem się zastanawiać, co bym chciał w ogóle w życiu robić. I doszedłem do wniosku, że chciałbym wykorzystać to doświadczenie, które zdobyłem w trakcie realizacji doktoratu, ale zarazem zastosować tą wiedzę do jakiejś konkretnej aplikacji, jakiegoś konkretnego zastosowania. No i zacząłem się rozglądać po grupach, które znałem. No i jedną z najlepszych grup, jeśli chodzi o fizykę laserów impulsowych oraz badania, które można prowadzić za pomocą takich laserów, no to jest grupa Ferenca Krausa. To wszyscy ją znają. Ja ją znałem tym lepiej, że byłem już w Monachium te 10 lat wcześniej, powiedzmy, czy 8 lat wcześniej. No więc po prostu tam zaaplikowałem. Zostałem zaproszony na rozmowę. Rozmowa, co ciekawe, odbywała się dokładnie wtedy, kiedy rozpoczynała się pandemia. Ja pojechałem wtedy na tą rozmowę samochodem i pamiętam, że jak wracałem z Monachium do Wrocławia, to kolejnego dnia już zostały zamknięte granice, więc tak to dobrze mi zapadło w pamięć. No więc zostałem przyjęty i rozpocząłem dużą przygodę naukową w Monachium. To teraz muszę zadać to pytanie, bo skoro już pan pandemicznie się umieścił jako mikrobiolog, wtedy w labach obowiązywały takie restrykcje. No to nie było Hollywood, nie zamykali was po namiotach i każdy w swoim, bo to się tak nie da, ale co jakoś tak dyżurnie, żeby nie było za gęsto w tym labie, jak 100 ludzi robi naraz w jednym miejscu, czy tam 80, czy 60, to My się. mieliśmy to szczęście, że laboratorium, w którym ja pracowałem, w sensie fizyczne laboratorium, pokój, było bardzo duże. To była taka wręcz hala i na tej hali pracowało, no powiedzmy, 6-7 osób, A nie, no to więc, luz. więc to było zgodne z ówczesnymi zasadami, więc my właściwie przez cały czas pandemii też Też pracowaliśmy, co... pracowaliśmy. No to brawo, to wielkie szczęście, bo nie wszyscy mieli takie. Tak, to było wielkie szczęście. Mam na przykład kolegę w mojej grupie, który pojechał na postdoka do Stanów Zjednoczonych i przez dużą część tego postdoka nie mógł wejść do laboratorium właśnie ze względu na panujące wtedy restrykcje, więc to naprawdę... Oczywiście pracowaliśmy w maseczkach. Też to jest laboratorium, w którym zachowuje się nawet bez pandemii specjalne... Jakby to powiedzieć, No specjalne... śluzy są, żeby wejść, filtracja powietrza, Tak, no takie rzeczy, nosimy nie? rękawice, czepki, żeby po prostu było czyściej, specjalne takie kombinezony. No ale do tego trzeba było dołożyć maseczkę i przez cały czas mogliśmy pracować. Mogliśmy pracować, to wspaniale. Tak. Aczkolwiek no jest zawsze wyjście, bo w tej fizyce laserów, ja się na niej bardzo nie znam, albo nawet wcale, ale wydaje mi się, że jest nadal, po rozmowie z profesorem Lewensteinem dochodzę do wniosku, że tam nadal jest bardzo dużo teoretycznych rzeczy, no to można po prostu przy tym kompie usiąść i coś myśleć, tak? Tak, ale wie Pisać, pani, liczyć. To jest tak, że no ta fizyka teoretyczna i fizyka doświadczalna to są jednak... Znaczy, Oczywiście jedni są Leonardami, a drudzy Sheldonami. Okej. To dotyczy tego samego, ale no ciężko, raczej ciężko się tak przestawić, więc ja jestem typowym doświadczalnikiem. No i to jest taka praca bardziej, powiedziałbym, zdecydowanie bardziej inżynierska.
Kręcimy śrubkami, przestawiamy zwierciadła i tak To dalej. przestaje mnie dziwić ten doktorat na Politechnice Wrocławskiej po studiach uniwersyteckich Tak, na ale to z jakby fizyki. nie ma reguły, bo na uniwersytecie też jest bardzo dużo doświadczalników, bardzo dobrych. I więc no to po prostu mało jest ludzi, może tak, mało jest ludzi, którzy zajmują się jednocześnie i teorią, i I doświadczeniem. doświadczeniem. Tak, i na wysokim poziomie, chociaż w Instytucie Maxa Plancka poznałem kilka takich osób, które i zawsze to wzbudza we mnie podziw, kiedy ktoś równie dobrze czuje się w opisie teoretycznym, jak i tak jak powiedziałem, kręceniu śrubkami, po prostu pracą inżynierską przy budowie laserów czy układów optycznych. Dobra. To teraz jesteśmy na tym postdoku i czego się pan tam, co pan tam badał? Co to było takie nowe i takie specjalne, że aż pan wybrał to i to właśnie chciał pan robić, więc wybrał pan tą grupę konkretną, ten lab, tam pan aplikował, tam się pan dostał, więc musiał się pan wykazać stosowną motywacją, bo inaczej jakby tej motywacji nie zauważono, to by pana nie przyjęto. To co to było tam Tak. takie specjalne? Tak, więc projekt, którym teraz chyba najbardziej intensywnie zajmuje się grupa profesora Krausa, to jest taki projekt, który dotyczy wykorzystania ultrakrótkich impulsów laserowych, femtosekundowych, więc nie są to impulsy aż tak krótkie, jak te, za które została przyznana Nagroda Nobla. Znaczy różnica między nimi jest taka, jak między metrem i kilometrem, proszę Państwa. Tak. Przy czym to nie wiem, czy to w tych poprzednich rozmowach padło, bo ja jakieś pół roku temu przeczytałem gdzieś, no bo tak, można powiedzieć, że jest attosekunda i powiedzieć, że to jest 10 do minus 18 sekundy, ale te liczby są takie abstrakcyjne, mi się wydaje. I ciężko uchwycić, jak krótkie są to czasy. Więc ja jakieś pół roku temu przeczytałem takie porównanie, które uważam, że jest naprawdę genialne, że jeżeli teraz porównamy sobie jedną attosekundę do jednej sekundy, to jest tak, jakbyśmy porównali jedną sekundę do wieku wszechświata. Do wieku wszechświata. Tak, to zostało wykorzystane Tak. również podczas tej noblowskiej prezentacji. Tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, grupa profesora Krausa jest dość duża Więc impulsy attosekundowe, nie chcę też powiedzieć, że ludzie tam się już w tej grupie tym nie zajmują, bo to jest nieprawda. Jest duża część grupy, która cały czas pracuje nad fizyką laserów attosekundowych oraz ich zastosowań. Jednym z takich zastosowań, nad którym takie powiedziałbym dość futurystyczne zastosowanie, nad którym pracuje cały czas duża część grupy w Garsing pod Monachium, to jest, w jaki sposób możemy wykorzystać te impulsy laserowe ultrakrótkie, żeby przyspieszyć elektronikę. Więc jest taki koncept, że można przeprowadzić eksperyment, jeżeli weźmiemy półprzewodnik, który nie przewodzi prądu, nie przekładamy do niego napięcia i strzelamy po prostu w niego ultrakrótkim impulsem laserowym. I okazuje się, że jeżeli ten impuls laserowy ma dostatecznie wysokie natężenie, a więc jeżeli energia tego impulsu jest dostatecznie wysoka, to jesteśmy w stanie, w zależności od tego, czy pole elektryczne rośnie, czy maleje, włączyć i wyłączyć prąd, w tym przepływ prądu w tym półprzewodniku. Więc jesteśmy w stanie w ekstremalnie krótkim czasie, który Znaczy odpowiada części. nieporównywalnie krótszym niż taka klasyczna zero-jedynkowa, sposób zero-jedynkowy funkcjonowania tych bramek, no. Nie, to w ogóle to jest inny rząd wielkości. To jest te procesy, które możemy wzbudzić, powiedzmy, za pomocą tych impulsów laserowych, są no, tak szybkie, jak szybkie są oscylacje pola elektrycznego, mogą być, czyli powiedzmy petahercowe, przy czym maksymalna prędkość takiej tradycyjnej elektroniki, no to
Ja nie jestem ekspertem, ale pewnie jakieś setki gigaherców, więc to jest, nie wiem, milion razy, potencjalnie oczywiście, bo to też od razu powiem, te układy, które generują tak krótkie impulsy, to nie są małe układy, więc raczej trudno sobie wyobrazić, że ktoś za 5 czy nawet 10 lat umieści coś takiego w smartfonie, z którego no nie, no w smartfonie pani nie, dzwoni. A obudowa to na razie by była, jeśli już nawet by się udało, to by była obudowa jak tych pierwszych komputerów z lat 50. Tak. Tak, tak. No, tak, ale taka to oczywiście solidna postęp jest zamrażarka, solidna, tak. Duża taka. Ale postęp jest masywna. Szybki, więc niekiedy jest zaskakujący, ale tutaj akurat bym się nie spodziewał, że że to się da zminiaturyzować, generować. Ale z drugiej strony, no to jest jakaś tam taka ucieczka do przodu tej klasycznej elektroniki opartej o półprzewodniki. Zresztą Nobel z chemii też trochę o tym był, nie? To jest druga strona zabawy w podejście do półprzewodników, które w mikrokryształach zachowują się inaczej niż w takich dużych kryształach, na których kiedyś budowało się radia na kryształku, tak? Więc po prostu to jest zachwycające dla mnie. No, słucham pana tutaj też jak z wielkim takim, czyli tak, jest jedna grupa, która dalej pracuje nad tymi atosekundowymi laserami, bo tak jak wspomniał Komitet Noblowski, no ciężko jest dzisiaj pokazać poza aplikacjami badawczymi, czyli do poznawania struktury materii, zwłaszcza ustalania, gdzie są te elektrony, jak nie wiadomo, gdzie są, z przodu czy z tyłu co najmniej. Trudno znaleźć takie aplikacje, przepraszam za wrażenie, życiowe dla tej sprawy. No ale aplikacje tak, badawcze tak. też są więc to aplikacjami. Wydaje mi się, to Czyli mi się gdy... wydaje, że jest taka najbardziej życiowa z aplikacji, przynajmniej sugerowanych aplikacji, że w przyszłości możemy tego użyć. No, nie trzeba nikogo przekonywać, że chcielibyśmy mieć coraz szybszą i szybszą elektronikę. Więc tak, to więc nad tym pracuje duża część grupy w Monachium. Natomiast druga, powiedzmy, druga połowa i ta połowa, w której ja byłem, pracuje w tym projekcie, o którym wspomniałem, czyli w projekcie, który bardziej jest skupiony na zastosowaniach biomedycznych i wykorzystaniu ultrakrótkich impulsów do diagnostyki chorób nowotworowych, chociaż to, powiedzmy, też jeszcze jest dość dalekosiężny plan tego projektu. Czyli co, na czym by mogło polegać wykorzystanie laserów w diagnostyce? No bo fizyka w diagnostyce nowotworów już jest zaangażowana w różnych Tak, miejscach, tak. ale głównie do obrazowania i to są różne wykorzystania fal o konkretnej długości, no i terapeutycznie, no bo się nadal naświetlanie robi, tak? Tak, to może ja, żeby zrobić takie wprowadzenie, to wrócę znowu do tej Nagrody Nobla i impulsów attosekundowych. Więc te impulsy attosekundowe, one muszą być z definicji w zakresie spektralnym krótkich fal. Czyli takie porównanie, no jak mamy tęczę na przykład, no to są, to widzimy kolory, na które czuło jest ludzkie oko. 400 nanometrów niebieski, na jednym krańcu tęczy, na drugim krańcu tęczy czerwony, około 700 nanometrów. Więc te impulsy attosekundowe, one są w zakresie znacznie poniżej niebieskiego, czyli w zakresie ultrafioletu. I to jest związane z tym, że po prostu, żeby impuls, no, musi mieć przynajmniej pojedynczą oscylację tego pola elektromagnetycznego. To nie jest ścisłe teraz określenie, ale no, przyjmijmy, że ta jedna oscylacja musi być. Więc żeby wygenerować tak krótki impuls, no to musimy mieć oczywiście krótką falę, ponieważ pojedyncza oscylacja światła w podczerwieni już zajmie kilka femtosekund. Więc te impulsy attosekundowe są generowane w ultrafiolecie. Natomiast nasz projekt, w którym rozwijaliśmy lasery do tych zastosowań biomedycznych, to staraliśmy się generować te impulsy w zupełnie innym zakresie spektralnym. I to był zakres spektralny średniej podczerwieni. I teraz, żeby znaleźć ten zakres, to musimy się przenieść na drugą stronę tej tęczy i odejść bardzo daleko, ponieważ zakres widzialny kończy się mniej więcej na 700 nanometrach, a my próbowaliśmy generować impulsy w zakresie spektralnym
odpowiadającym długości fali około 10 tysiącom, 10 tysięcy nanometrów, więc znacznie dłuższe fale. Ale to nie jest bardzo, to nie jest ciepło jakieś? Słucham? To nie jest ciepło? Podczerwień już daje taki efekt parzenia, nie? Na skórze. Dlatego, to zaraz do tego dojdziemy, dlaczego on daje efekt parzenia. Jeśli chodzi o samą naturę promieniowania, to nie ma żadnego znaczenia. To są te same fotony, znaczy nie te same, bo mają inną długość fali, inną energię, ale to jest po prostu promieniowanie elektromagnetyczne. Więc foton w ultrafiolecie, czy jakieś promienie rentgena i średnia podczerwień, czy fale radiowe, to są cały czas fotony. No i dlaczego one się pani kojarzą z parzeniem? To za chwilkę właśnie do tego dojdziemy. Nie, no bo sobie kiedyś zatoki naświetlałam lampą podczerwoną, żeby mi się grzały, no. Tak, tak. No dlaczego one się grzeją? Ponieważ one pochłaniają światło. Jakieś tkanki w pani ciele absorbowały te fotony. I to jest właśnie ściśle związane z tym, dlaczego my potrzebowaliśmy tych, dlaczego potrzebujemy tego zakresu spektralnego średniej podczerwieni, czyli tych właśnie, no 10 tysięcy nanometrów to ja sobie tak wybrałem, ale tak naprawdę nas interesował bardzo szeroki zakres spektralny, czyli zakres długości fal, od jakichś 3000 nanometrów do 15 tysięcy nanometrów. I teraz dlaczego ten zakres jest interesujący? Więc to, co my robiliśmy, to naświetlaliśmy tymi impulsami laserowymi próbki ludzkiej krwi, osocza ludzkiej krwi. No i te próbki składają się oczywiście z wielu, wielu różnych cząsteczek. Ja się częścią biologiczną w ogóle nie zajmuję, więc mam nadzieję, że nie będzie mi pani zadawała na ten temat żadnych pytań, ponieważ nie będę umiał odpowiedzieć. Ale wiem, że w tych próbkach było osocze ludzkiej krwi. No i to, co my robiliśmy, to, co się dzieje, to te molekuły, a może jeszcze wrócę na chwilkę znowu do tych impulsów attosekundowych. Nie ma problemu. Bo kiedy uzasadniamy, dlaczego te impulsy attosekundowe są takie interesujące, to słyszała pani, że możemy badać dynamikę elektronów w materii. Bo elektrony są szybkie i szybko się ruszają, a to jest, ja to wszystko, to zrozumiałam właśnie. Bardzo proszę to powiedzieć swoimi słowami, ale wydaje mi się, że ja złapałam sens. Ja w to nie chcę w ogóle wchodzić, tylko chcę powiedzieć, przejść do troszkę innego tematu, bo w materii, no to jest jakby, to jest bardzo szybki proces, ta dynamika elektronowa, ale mamy też inne procesy w materii, które są troszeczkę wolniejsze i do badania których wystarczają nam impulsy femtosekundowe. Mhm. I na przykład takim procesem są rotacje i wibracje molekuł. Więc możemy sobie wyobrazić, no nie wiem, jakąś molekułę, wodę na przykład, H2O, no i w takim zupełnie prostackim, przepraszam za wyrażenie, obrazie, no mamy dwa wodory i tlen i możemy sobie to wyobrazić jako takie kulki, które są połączone z sprężynkami. No i te atomy możemy wprowadzić w pewne drgania, te kulki na tych sprężynkach, w pewne rotacje i prawdziwe cząsteczki, już nie kulki, nie sprężynki, tylko prawdziwe cząsteczki mają faktycznie takie stany. Te stany są skwantowane i te nasze cząsteczki mogą w pewne określone sposoby drgać i czy też się obracać. I okazuje się, że możemy wzbudzić te wyższe stany energetyczne związane z tymi wibracjami i rotacjami poprzez, no, cząsteczka może zostać wzbudzona do takiego stanu poprzez absorpcję, czyli pochłonięcie fotonu właśnie z takiego zakresu spektralnego średniej podczerwieni. Średniej podczerwieni, okej. Między 3 a 12 nanometrów. I jest w ogóle cała dziedzina nauki, która zajmuje się takimi charakteryzowaniem, jakie fotony cząsteczka lubi pochłaniać. To się nazywa spektroskopia. Tak jest. Zresztą mogę powiedzieć, że mamy w Polsce naprawdę wybitnych specjalistów w tej dziedzinie.
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na przykład pracują wybitni specjaliści w dziedzinie spektroskopii. No i tak, więc... No i jak to ze wszelkimi falami elektromagnetycznymi bywa? Zdolność różnych ciał do pochłaniania, czy różnych molekuł, tak jak Pan mówi, do pochłaniania kolejnych długości fali, tak jak ja to rozumiem, jest rozmaita. No i dlatego powstają zdjęcia rentgenowskie, albo dlatego można obserwować gwiazdy różnymi teleskopami różnie, tak? I oglądać trochę inne rzeczy w kosmosie, bo to jest teleskop radiowy, a to jest podczerwieni na Hubble'u tam się, czy na tym Webbie teraz, Webb ma podczerwony, tak, teleskop i w ogóle inaczej pewne rzeczy wyglądają, więc jakby tak, to no i spektroskopia pozwala wykrywać, z czego atmosfera się na przykład składa gdzieś tam, tak, na jakiejś odległej planecie. Tak, jesteśmy w stanie identyfikować pewne związki, bo wiemy, że dana cząsteczka będzie absorbowała na danych kolorach. I w ten sposób to jest takie nasze narzędzie do identyfikacji. Więc teraz wróćmy do tego eksperymentu, który my realizowaliśmy. Czyli mamy serum, mamy krople, czy pendorfówki, czy płytki z surowicą ludzką. Tak, tak. To jest też w ogóle, to może kolejna dygresja, czy już bez dygresji? Nie, no proszę. Tak. Bo to jest, tutaj przechodzimy do tego instytutu, o którym ja mówiłem. To jest ten instytut Center for Molecular Fingerprinting, czyli, no może za chwilkę... Boże, ja już rozumiem, co pan mi chce opowiedzieć. Tak? Ja nigdy o tym nie czytałam, ale już wymyśliłam tą metodę właśnie, bo ja od tej biologicznej strony ją wymyśliłam. Te białka nowotworowe, które będą w tej surowicy obecne, one są zmutowane, więc one mają jakąś inny aminokwas w jakiejś pozycji lub dowolnie, inaczej są zwinięte przez to. Trochę inaczej, będą inaczej drgać, więc będą co innego pochłaniać. I to się będzie przesuwać. Częściowo tak, ale do tego jeszcze za chwilkę dojdziemy. Okej. Okay. Więc jeszcze o tym instytucie. Więc ten instytut skupia się właśnie na tych eksperymentach, o których teraz mówię. I na Węgrzech jest prowadzona kampania pobierania próbek krwi od wolontariuszy. I ta kampania jest prowadzona naprawdę na dużą skalę. Na Węgrzech obecnie jest 13 stacji krwiodawstwa, w których wolontariusze mogą oddawać krew. I te próbki są następnie, no obecnie są przesyłane do Garsing, gdzie są mierzone za pomocą układów laserowych, które rozwijaliśmy. No a w przyszłości te laboratoria laserowe zostaną przeniesione też do Budapesztu. No to taka krótka dygresja, więc wróćmy do tego, na czym polega nasze badanie. Więc badanie polega też na metodzie spektroskopii, na pewnej specjalnej metodzie spektroskopii, która została opracowana właśnie w laboratorium Krausa. I ta metoda polega na tym, że mamy naszą próbkę krwi i oświetlamy ją bardzo krótkim impulsem laserowym, który jest właśnie w zakresie spektralnym średniej podczerwieni, czyli w tym zakresie, który mogą absorbować cząsteczki. I który ich nie będzie niszczył, bo też te ultrafiolety, no to tak, tak, są szkodliwe. Dokładnie tak. Więc wzbudzamy, poprzez absorpcję wzbudzamy tą cząsteczkę i ona zaczyna wibrować, zaczyna rotować i emituje w wyniku tych wibracji i rotacji też każda cząsteczka pole elektromagnetyczne. Ponieważ cząsteczek jest, i jakby te pola podążają, fala elektromagnetyczna podąża niejako za tym głównym impulsem. Tylko to nie jest taka prosta fala, ponieważ tych cząsteczek mamy gigantyczną ilość w tej próbce. No tak. I to są różne cząsteczki, więc my nie staramy się identyfikować jakiejś pojedynczej cząsteczki, odpowiedzi pojedynczego związku, tylko raczej badamy taką kolektywną odpowiedź zbioru tych wszystkich cząsteczek. I teraz okazuje się, że istnieje metoda, która umożliwia bezpośredni pomiar fali elektromagnetycznej tej odpowiedzi molekularnej. Co nie jest takie oczywiste, ponieważ zazwyczaj jak my mierzymy, nie wiem, lasery, to nie mierzymy ich pola elektromagnetycznego, tylko na przykład intensywność. Więc żeby zmierzyć przebieg pola elektrycznego w zakresie spektralnym
kilku mikrometrów, który odpowiada, nie wiem, kilkudziesięciu terahercom, no to niestety nie mamy takiej elektroniki. Znowu wracamy do tej szybkości ograniczonej elektroniki i nie ma takiej elektroniki, która jest w stanie bezpośrednio zmierzyć te oscylacje, ale no, fizycy wymyślili sprytne metody optyczne, optyczne, tak sobie pomyślałem, które pozwalają mierzyć to pole elektryczne, czy jakąś jego reprezentację. I teraz my używamy tych sprytnych metod i mierzymy to pole elektryczne molekuł. I teraz to pole elektryczne możemy rozumieć jako taki identyfikator. Jak mamy odciski palca są niekiedy wykorzystywane do identyfikacji, ponieważ każdy ma swój unikalny odcisk palca. I tak samo jest z molekułami, czy zbiorami molekuł. Czyli taki sygnał molekularny, który my rejestrujemy, to my mówimy, że to jest odcisk, że to jest taki molekularny odcisk palca. I teraz możemy znowu wrócić do tego instytutu węgierskiego, który się nazywa Center for Molecular Fingerprinting. To będzie centrum zbierania molekularnych odcisków palca. Więc taki molekularny odcisk palca no jest identyfikatorem jakiegoś unikalnego zbioru cząsteczek. I teraz co my chcemy zrobić? My chcemy zmierzyć bardzo dużo takich odcisków palca, tylko one są bardzo skomplikowane. I trudno wyciągnąć jakieś jednoznaczne wnioski, jak się patrzy na... No to się dzisiaj to się sztuczne inteligencje pisze do wyciągania. No brawo, no to dobrze pani Z dużych liczb danych to już... Dokładnie, więc my mamy armię, może armię nie, ale zespół ludzi, którzy się zajmują właśnie metodami uczenia maszynowego. No i oni, jak wyglądały, może powiem, początkowe badania. Więc na początku Ferenc dostał zbiór, współpracują, grupa Ferenca współpracuje ze szpitalami w Monachium i dostali próbki krwi od osób, które są zdrowe i które są chore na raka. No i naukowcy mierzyli te molekularne odciski palca i starali się je jakoś sklasyfikować i nauczyć się interpretować te molekularne odciski palca, żeby wykryć, czy ktoś w pierwszym kroku, czy ktoś jest chory, czy też nie. No to jest pierwszy krok, natomiast marzeniem Ferenca i celem tego projektu jest to, żeby stworzyć technikę, tylko oczywiście nikt nie wie, czy to się uda, czy to w ogóle jest możliwe, czy ta technika będzie działać, ale celem i marzeniem jest to, żeby stworzyć technikę, która umożliwi bardzo wczesną diagnostykę, przewidywanie, czy ktoś jest w grupie ryzyka. I jest również koncept na takie badania. W tych centrach krwiodawstwa na Węgrzech jest też taki projekt długoterminowy. I ten projekt długoterminowy polega na tym, że na przykład pani idzie oddać krew i oddaje pani tą krew raz na pół roku przez kilkanaście lat. No tak, robią na ogół honorowi krwiodawcy. Tak, zobowiązują się i są takie osoby, więc tak, no, trzeba najpierw stwierdzić, czy te składy surowic i tak dalej nie zmieniają się w wyniku diety, wieku. No tutaj jest mnóstwo rzeczy do znormalizowania. Dokładnie, więc to jest bardzo skomplikowane i jest dużo czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Ale koncept uproszczony jest następujący. Mamy powiedzmy 100 takich osób i jeżeli one pilnie chodzą do punktu poboru krwi i oddają tą krew, to mamy po 10 latach bardzo dużo próbek i znamy też, jeżeli te osoby się na to zgodzą, to znamy też historię zdrowia tych osób. I powiedzmy, że 5 z tych osób na 100 no niestety zachoruje na raka. I wtedy mamy unikalny zupełnie materiał, który umożliwia nam badanie, jak te molekularne odciski palca się zmieniały przez te lata czy przez miesiące. I jest nadzieja, bo to nie wiemy tego na razie, jest nadzieja, że nauczymy się poprawnie to interpretować, poprawnie interpretować tą molekularną odpowiedź, żeby w przyszłości stosować to do takiej nieinwazyjnej diagnostyki
i Znaczy wczesnego głównie ostrzegania, że. nieinwazyjnej diagnostyki przesiewowej bym powiedziała. Ja teraz panu to powiem jak biolog. Proszę. Słucham tego, co pan mówi, to jest bardzo czarujące, dlatego że można sobie wyobrazić takie spektroskopy. Ja rozumiem, że to jest skomplikowany laser, to jest duże. Potem do tego pomiaru ta metoda optyczna, czyli co, jak duży jest ten sprzęt? Pokój trzeba mieć, żeby zastawić to takim jednym gratem, który to naświetla, i drugim gratem, który to odbiera. No powiedzmy, że od 10 lat pewne rzeczy zostaną zminiaturyzowane, zwłaszcza układy chłodzące tych spraw. Ale to nie jest kwestia. Kwestią jest to, że dzisiaj w diagnostyce nowotworów to, czego brakuje, to są dobre i proste metody badań przesiewowych. Czyli takiej sytuacji, że wjeżdżają nam na wejściu, wjeżdża nam 1000 osób, badanie musi być tanie i powszechnie dostępne i wyjeżdża nam z tego 13, powiedzmy, bo takie są procentowości ludzi zagrożonych nowotworami nadal w cywilizacji. I wyskakuje nam z tego 13 osób, które powinny się udać jeszcze nie do onkologa bynajmniej, tylko do lekarza pierwszego kontaktu, który ich pobada i ewentualnie pokieruje dalej na jakąś tam ultrasonografię, na jakiś, no bo, do, bo co to znaczy mieć nowotwór? No nowotwór można mieć wszędzie, tak? I on może być miliona różnych typów. Dzisiaj istnieją badania przesiewowe, ale w kierunku konkretnego nowotworu i to już epidemiolodzy ustalają, że na przykład nowotwór jelita grubego jest częsty w tym i w tym wieku, u tej płci częstszy, u tej płci w tym wieku częstszy. No i się proponuje w bogatych krajach oraz w krajach dbających o swoje populacje pod tym względem, czyli niechcących wypłacać bardzo dużych kosztów leczeń onkologicznych, późnych nowotworów, które źle rokują i tak się w to pakuje dużo pieniędzy. Więc po prostu mówią, dobra, no to wszystkie panie w wieku 50 plus, albo wszyscy panowie w wieku 55 plus są proszeni, rozsyła się im specjalne koperty. Jedni to robią, inni tego nie robią, tak? I to jest badanie przesiewowe. I ta maszyna, jeśli ona by działała, to ona by właśnie to robiła, bo ona by jeszcze No nie mówiła, dokładnie, masz raka albo oczywiście. nie masz raka, no bo nikt nie jest na tyle niepoważny, żeby na podstawie naświetlenia jakiejś surowicy komuś taki wyrok powiedzieć. No nie, no oczywiście, to jest Tylko wszystko, o czym właśnie, teraz mówimy, to są jakieś uproszczenia, prawda? żeby Więc. stworzyć taką metodę, żeby normalnie w Europie cywilizowanej, mniej więcej raz do roku każdy w wieku tam dorosłym, ze względu chociażby na medycynę pracy, tak? Ludzie pracują, muszą się poddawać badaniom okresowym. Jest im pobierana krew. Więc gdyby istniała metoda, która na podstawie tej surowicy byłaby w stanie szybko odsiać i poinformować, powiedzieć, proszę się udać łaskawie do własnego lekarza, bo tutaj zaobserwowaliśmy takie coś i powiedzmy, że ten człowiek mniej więcej zrozumie, że jeszcze nie umiera, tylko że powinien się udać do lekarza, to by było coś fantastycznego. No dokładnie o to chodzi oczywiście. Więc taki jest cel tych badań. No Czyli co mogę zanim się powiedzieć? włączy te wszystkie tomografy, a potem zanim się włączy te wszystkie bomby kobaltowe, które naświetlają, No nie, no to oczywiście. wcześniej Chodzi się musi pojawić taka fizyka, te pana impulsy z średniej podczerwieni, które ewentualnie będą w stanie takie widma badać, czyli nie wiem, ja nie chcę tego nazwać, ale widmo tej surowicy, tak? Takie elektromagnetyczne widmo, które ona partykularnie posiada. To jest coś takiego. To jest ten koncept, polega właśnie dokładnie na tym. Dokładnie na tym. Z tym, że ten projekt jest, no to powiedziałbym, dość wczesnym stadium, czyli i wymaga niestety no, olbrzymiej ilości danych. A olbrzymia ilość danych będzie możliwa tylko wtedy, kiedy będzie przemierzona olbrzymia ilość próbek. Więc my tej olbrzymiej ilości próbek nie mamy jeszcze. Wydaje mi się, że od początku tego projektu, no jest to projekt bardzo skomplikowany, bo te układy laserowe to też nie są proste układy. A Może co to to nie jest w jest ogóle układ generacja. laserowy? Ja sobie wyobrażam, co to jest laser. A układ laserowy to co, jeden laser w drugi laser strzela, czy co jest układ laserowy?
Może ja powinnam na początku zadać takie tak, pytanie, tak. bo pan już To użył. dobre pytanie, więc. No więc może zacznijmy od tego, co to jest laser w ogóle, bo też nie wiem, No, niech czy pan to ktoś mi to. powie, bo właśnie wszyscy pana poprzednicy na tym miejscu przyjęli domyślnie, no bo już w sądzie pokazali, póki program sonda istniał, pan to pewnie nie pamięta, ale ja jeszcze tak, to pierwszy laser, po prostu takie zielone światełko, do dzisiaj pamiętam ten odcinek, no więc. No właśnie, ale może słucha ktoś, kto też nie widział sondy, tak jak No ja, nie? To. więc wtedy się przyda. No. No więc no nie można dać jednej odpowiedzi, jak wygląda laser tak naprawdę, bo mamy różne konfiguracje laserów. Są lasery półprzewodnikowe, które są jakąś tam małą półprzewodnikową strukturą, puszczamy prąd i wtedy one emitują światło, ale dwa takie, czy może skupię się na jednym typie laserów, którymi ja się akurat zajmuję, to są tak zwane lasery na ciele stałym. I to są lasery, w których wiązka propaguje się w powietrzu i odbijana jest między zwierciadłami. Więc taki laser składa się z kilkunastu zwierciadeł. Składa się. Każdy laser musi mieć trzy elementy. Musi być tak zwany ośrodek aktywny. Ośrodek aktywny to jest taki ośrodek, który będzie emitował światło. To jest taki nasz generator świetlny. Światło to jest energia, ma pewną energię, to światło emitowane przez laser, więc musimy jakoś dostarczyć do niego energię. I to w dzisiejszych czasach zazwyczaj robimy tak zwanym pompowaniem optycznym. Pompowanie optyczne polega na tym, że mamy jakiś inny laser i tym innym laserem świecimy w nasz ośrodek aktywny. Więc teraz można sobie wyobrazić, ok, ale do tego innego lasera ja potrzebuję znowu kolejnego lasera i potem jeszcze kolejnego, więc to tak nie działa. Zazwyczaj wykorzystuje się lasery półprzewodnikowe, które następnie pompują, czyli po prostu świecimy wiązką takiego lasera półprzewodnikowego w nasz ośrodek aktywny, który może być na przykład kryształ. Jest to kryształ, który absorbuje światło i następnie emituje światło, którego kolor jest troszeczkę inny. Długość fali tego światła jest troszeczkę inna niż tego lasera pompującego. I trzeci element to musimy zbudować taką swoistą pułapkę dla tych fotonów, żeby spowodować wzmocnienie światła. To się nazywa rezonator laserowy. I ten rezonator laserowy to jest właśnie zbiór kilku takich zwierciadeł, które są bardzo precyzyjnie ustawione, żeby światło między tymi zwierciadłami zawsze szło po tych samych drogach. I dlatego laser łatwo zepsuć, bo można podotykać te zwierciadło. No dokładnie, laser jest taki A, już laser jest wiem, co bardzo. się wydarzyło. Widzi pan, Taki wszystko mi laser jest bardzo łatwo prowadzi. zepsuć, bo wystarczy przekręcić jedno lusterko minimalnie i laser tego typu przestanie działać. Jasne. Ale są też inne typy laserów, które trudniej jest zepsuć. To na przykład lasery zbudowane ze światłowodów. Takie światłowody, takie jak na przykład telekomunikacyjne, które są wykorzystywane do telekomunikacji, to z takich światłowodów też można zbudować laser. Są po prostu ze sobą połączone światłowody. Wiązka propaguje się wewnątrz światłowodu. Jeżeli wybierzemy specjalny typ światłowodu, który jest niewrażliwy na przykład na wibracje, to wówczas możemy stukać, pukać, ruszać tymi światłowodami, nasz laser będzie cały czas działał. Więc to jest taka zaleta tych laserów światłowodowych. No a teraz układ laserów, bo Układ, no. tak. Więc no, przez układ laserowy to ja rozumiem jakiś układ eksperymentalny, który jest laserem i jeszcze jakimś jego rozszerzeniem. No i na przykładzie promieniowanie, to które nas interesuje w zakresie spektralnym średniej podczerwieni, to nie ma laserów takich. Nie ma takich laserów, które generują ultrakrótkie impulsy w zakresie średniej podczerwieni. To jest problem. Ale mamy bardzo dobre lasery impulsowe w zakresie bliskiej podczerwieni. Co to znaczy ta bliska podczerwień? To jest zakres powiedzmy od 800 nanometrów, czyli już nasze oko coś tam jest w stanie zobaczyć, do zakresu mniej więcej 2000 nanometrów. To jest taka długość emisji. Więc to, co my robimy, to my bierzemy sobie laser, który emituje na przykład bardzo krótkie impulsy na długości fali 2000 nanometrów. Możemy zbudować taki laser i on generuje krótkie impulsy.
I następnie wykorzystujemy takie specjalne optyczne konwertery, które umożliwiają nam zmianę długości fali, czyli tak jakbyśmy wydłużenie, zmieniali kolor. Rozprostowanie tej sinusoidy trochę. Dokładnie, dokładnie. Te procesy to są procesy optyki nieliniowej i te procesy nieliniowe to są takie specjalne procesy, które jeżeli natężenie światła jest małe, powiedzmy ma pani kryształ i ma pani wiązkę lasera, ma pani wiązkę lasera czerwonego, okay? Żeby to było trochę, można było sobie lepiej wyobrazić. I jeżeli ten laser czerwony ma małą moc i pada na ten kryształ, no to po prostu wiązka przechodzi przez kryształ i dalej widzi pani kolor czerwony. Ale jeżeli zwiększy pani moc tego lasera, to okazuje się, że w pewnym momencie widzi pani czerwony, ale zaczyna pani też widzieć niebieski kolor. I generują się tak zwane, w tym procesie się generują jakieś harmoniczne, co też jest związane tak naprawdę, jak pani słuchała o... Tak, Levenstein nam próbował te harmoniczne wyjaśnić, bo on to liczył. Dokładnie, więc to są wszystko procesy optyki nieliniowej, tylko generacja wysokich harmonicznych, która umożliwia impulsy femtosekundowe, to są dużo bardziej skomplikowane procesy. A tutaj mówimy o troszeczkę prostszych konwerterach. Powiedzmy, że puszczamy sobie długość fali 800 nanometrów i wychodzi nam dwa razy krótsza długość, 400 nanometrów. I my za pomocą takich konwerterów jesteśmy w stanie zmienić długość fali z na przykład 2000 nanometrów. My z kolei chcemy iść w dłuższe fale. W dłuższe, czyli tak? Mamy, żeby tam, no, mamy 10. Ten nasz kryształ nieliniowy, ten konwerter i ogniskujemy wiązkę wewnątrz tego kryształu i zmienia się długość fali na wyjściu. Więc to jest już, to promieniowanie w zakresie średnio podczerwieni nie wychodzi z lasera samego, tylko z takiego układu. Ale te pulsy się zachowują, czyli było femto, będzie femto, ale fala to nie będzie jest dłuższa. Oczywiste. To nie jest oczywiste, ale... Ale, ale dochodzimy do tego eksperymentalnie. Tak, ponieważ jest jeszcze coś takiego jak dyspersja. I dyspersja oznacza to z kolei, że różne kolory, związki o różnych kolorach w materiałach, na przykład w szkle albo w tych kryształach, rozchodzą się z różnymi prędkościami. Więc jeżeli mamy impuls, który się składa z wielu różnych kolorów, a jest to niezbędne, żeby mieć krótkie impulsy, to okazuje się, że po przejściu przez taki kryształ na przykład czerwone kolory wyprzedzają trochę kolory niebieskie i nasz impuls się wydłuża. Więc czas trwania impulsu niekoniecznie jest zachowany, ale tak, w przybliżeniu zachowany jest jego charakter. Czyli jeśli mamy ultrakrótkie impulsy na wejściu, to mamy też ultrakrótkie impulsy na wyjściu. Na wyjściu. Okej, okay. Czyli, ale to trzeba sprawdzić. Nic się nie wie, dopóki się nie przeprowadzi eksperymentu jednak. Tak, to była długa dygresja, ale układ... Ale nie, no bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo być może wreszcie nasi słuchacze, nad którymi nie pochylono się, że mogą nie wiedzieć, co to laser, a ja w takich krótkich, noblowskich rozmowach to nie śmiem dopytać, a tutaj no po prostu samo wyszło bardzo dobrze. Okej, okay. No to teraz jeszcze chcę zapytać na sam koniec, bo powrócił pan na ojczyzny łono, a nawet do mojego rodzinnego miasta, które jest z tego powodu, jak to mówią na kazaniach, ubogacone. Nie ma takiego słowa po polsku, ale jest bardzo ładne. Jest pan znowu na Politechnice Wrocławskiej. Dostał pan taki specjalny grant, aby powrócić na ojczyzny łono. Czyli tak. Istnieje stosowny Narodowy Fundusz, aż szukam jak się nazywa. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, NAWA. NAWA, tak, nazywa się. Tu. I co pan teraz będzie badał? No bo rozumiem, że u nas jeszcze nie ze stacjami krwiodawstwa. Czy ten projekt też pan przywiózł? Nie, no to już Węgrzy zrobią. Tak, więc ja kończąc, wyjeżdżając z Monachium, dostałem propozycję od Ferenca Krausa, którą traktuję jako wielkie wyróżnienie, żeby dalej kontynuować te badania. Badania, które my obecnie rozpoczęliśmy na Politechnice Wrocławskiej,
są bezpośrednim przedłużeniem, rozwinięciem tych badań, które badań nad rzeczami, nad którymi pracowałem u Ferenca. Więc wróćmy jeszcze na chwilkę do tej techniki spektroskopii. Powiedziałem pani, że te odciski palca, ten molekularny sygnał, on jest bardzo słaby. Czyli co się może stać? Jeżeli nasz laser, ten wymuszający, ten wzbudzający, jeżeli on by silnie fluktuował, jeżeli byłby niestabilny, niestabilny ten nasz laser, czyli powiedzmy niestabilny, czyli jeżeli nasz laser emituje watt mocy, to chcielibyśmy, żeby zawsze emitował watt, a nie watt i 00001 wata, albo 999 i 9999 miliwatów. Czyli istotne jest dla nas, żeby ten laser nie fluktuował. I w ramach naszego projektu my będziemy rozwijać takie lasery impulsowe, które będą bardzo, bardzo stabilne. I żeby taki laser był stabilny, to no on z siebie niestety taki nie jest, ponieważ są różne fluktuacje, nie wiem, zmienia się temperatura w laboratorium, ktoś przejedzie tramwaj dziesiątka obok poliklinika. No, a w takiej szybkiej diagnostyce medycznej, nawet jeśli takie próbki by tam miały zagwarantowane warunki i wszystko, i te laboratoria miałyby zagwarantowane warunki, to to nie może być takie niestabilne. To musi trzymać. Tak. Rano puszczamy kontrolną próbkę i wiemy, że to ma działać nam do fajrantu. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc my właśnie powiedziałem, że taki laser sam z siebie nie jest stabilny. Więc to, co trzeba zrobić, to trzeba go aktywnie stabilizować. Czyli na przykład, jeżeli widzimy, że moc rośnie albo maleje, to my ten nasz laser pompujący, o którym już wspominałem, troszeczkę przykręcamy w dół albo go trochę rozkręcamy, żeby tą moc stabilizować aktywnie. I mam szczęście na Politechnice Wrocławskiej pracować z kolegami, którzy są genialnymi elektronikami. No tak, bo tu jakieś sprzężenia zwrotne trzeba pobudować, żeby ten pierwszy wiedział, co robi ten drugi. Dokładnie, więc to, czym my będziemy się zajmować, to ja przywiozłem z Monachium pewien know-how na temat tych laserów impulsowych. A na Politechnice Wrocławskiej, tak jak wspominałem, współpracuję z bardzo dobrymi elektronikami, którzy będą mi pomagać, aby te lasery jak najlepiej stabilizować. Więc celem tego projektu jest uzyskanie niezwykle stabilnych laserów w tym zakresie spektralnym, które następnie no, nie my będziemy wykorzystywać, ale właśnie grupa Ferenca do tych badań, o których już dość wyczerpująco opowiedziałem. Więc będziemy z tą grupą z Instytutu Maxa Plancka współpracować i w listopadzie, czyli już za jakiś miesiąc, zostanie zainaugurowana w ogóle tak zwana grupa partnerska Towarzystwa Maxa Plancka, którą będę miał przyjemność kierować, która, no, w ramach której będziemy oficjalnie prowadzić z grupą Ferenca Krausa wspólne badania. To ja już z góry gratuluję. Rozmawiamy godzinę, jak miło upłynęło, nawet nie poczuliśmy. Godzinę, ojej. Szkoda, bo to nikt tego nie wysłucha za dużo. Ja myślę, że nie należy ducha gasić w ten sposób, bo pana słuchacze nadal pana słuchają, właśnie ci najwytrwalsi. Bardzo, bardzo panu dzisiaj dziękuję za to spotkanie. Jestem zbudowana tym, że jestem w stanie myśleć nadal w takich kategoriach, co należałoby eksperymentalnie zrobić, żeby to miało jakiś sens. To znaczy, że jeszcze... W Monachium szukają postdoku, więc jeśli pani chciałaby zmienić... Ja już mam za sobą dwa, więc teraz to już albo na szefa grupy, albo wcale. Dalej będę sobie robić swoje naukowo. Natomiast bardzo, bardzo panu dziękuję, dlatego że pokazał nam pan taki inny świat, skąd się biorą te nowe metody diagnostyczne w medycynie, niekoniecznie tylko onkologicznej. One się między innymi właśnie z tego biorą, że jacyś fizycy siadają do problemu. I to nie jest pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Trochę tych metod jest, bardzo niewiele z nich jest tak zwanymi metodami bezpośrednio biologicznymi. To najistotniejsze z nich to są te oparte o przeciwciała, a reszta to już nie jest o nie oparta. Albo jakieś tam interakcje białek.
Bardzo, To bardzo ja panu na dziękuję. koniec mam jeszcze do pani jedną zagadkę Jezu. i anegdotkę zarazem. Proszę bardzo. Niech pani zgadnie, jaka była różnica wieku między najmłodszym i najstarszym członkiem zespołu w Monachium, w którym pracowałem. I dodam, że te osoby, i najmłodsza, i najstarsza, obie aktywnie pracowały w laboratorium. No to wyobrażam sobie, że mógł tam być jakiś polatujący emeritus, który jest jeszcze czynny zawodowo. To się zdarza. To są bardzo mili na ogół panowie. Ja we francuskim labie pracowałam z kimś takim. To bezcenna zupełnie osoba. No to mogła mieć jakieś 70 lat, powiedzmy. 75, no to już taki maks chyba. Gdzie ludzie są jeszcze czynni, a nie tylko chodzą na lab meetingi i idą do domu. Natomiast najmłodsze, no to sobie można wyobrazić jakiegoś zdolnego licealistę, który tam powiewał i nie tylko mył zlewki, no. Tak, To więc ze 60 lat bym dawała. no to jest pani blisko, ale jeszcze nas pani nie doszacowała, bo różnica wieku wynosiła 70 lat. Mieliśmy osobę doktora Fila, który w wieku 83 lat cały czas przychodzi i robi swoje eksperymenty, czym wzbudzał we mnie gigantyczny podziw. I w trakcie mojego postdoka doktorat rozpoczął również, nie wiem, czy poprawnie wymówię, Belk Laurent Simons, genialne dziecko, które rozpoczęło u nas doktorat z fizyki w wieku 12 lat w Instytucie Maxa Plancka, więc różnica wynosiła 71 70. lat. No to tak na koniec taka Nie, no anegdotka z nauka laboratorium. naprawdę nie liczy się z nauka jak miłość, nie liczy się z wiekiem, nie liczy się z niczym, wie pan. Tak. Dobra, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchali. Myślę, że mogli się dużo nauczyć. Przede wszystkim o tym, co to laser. Bardzo to jest przyjemny kawałek. Jak te lasery można poustawiać w jakieś, nie chcę tego nazwać szeregami, ale w jakieś układy, które będą powodować, że właśnie będziemy uzyskiwać dokładnie to, co chcemy, a nie dowolnie cokolwiek, w ramach działania takiego lasera. Oraz jak można zaangażować te niezmiernie krótkie pulsy laserowe w ewentualnej diagnostyce biomedycznej przyszłości. Bardzo panu jeszcze raz dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy z nami wytrwali i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję serdecznie.